Witam Was ze słowiańskiej chaty. Witam miłośników historii wczesnośredniowiecznej. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej wielkiej bitwie, o której nie wiedziałbym, gdyby nie książka Artura Schreitera Pod pogańskim sztandarem. Jest to wspaniała publikacja, w której możecie poznać całą historię Połabia od VIII wieku aż po wiek XII. Książka bardzo trudno dostępna, więc jeżeli będziecie chcieli ją kupić, a nie znajdziecie jej sami, piszcie na mail, który jest podany w opisie. Postaram się skontaktować z autorem i zorganizować dodatkową ilość tych książek dla fanów kanału Osada Słowiańska. Książka bardzo, bardzo warta polecenia. Mowa tutaj o bitwie nad Raksą. Raksa to nazwa łacińska, prawdopodobnie ta rzeka po słowiańsku nazywała się Rakowica, bo mogło być na przykład dużo raków. I bitwa ta jest znacznie bardziej istotna dla Słowiańszczyzny niż kilkanaście lat później odbywająca się bitwa pod Cedynią w 972 roku. Otóż 16 października 955 roku wielka armia niemiecka spotkała się nad tą właśnie niewielką połabską rzeką z sprzymierzonymi wojskami obodrytów oraz wieletów. Jak doszło do tej bitwy i dlaczego ona była tak ważna, zaraz Wam opowiem, ale zanim do tego dojdzie, nadmienię tylko, że rok 955 był bardzo, bardzo korzystny dla Niemców. Wtedy to Otto pokonał najpierw Węgrów na południu, a kiedy tego dokonał, w chwale i z impetem zwycięzcy ruszył na północ, aby tam uporać się ze Słowianami, którzy wykorzystali oczywiście węgierski najazd i w czasie, kiedy Niemcy byli zajęci na południu walką z Węgrami, Słowianie łupili tereny przygraniczne Połabia. Ale od początku, jak doszło do wielkiej bitwy nad Raksą? W następstwie zwycięstwa pod Łączynem w 929 roku sytuacja na Połabiu nieco się ustabilizowała. W tej wielkiej bitwie, o której opowiadałem Wam w poprzednim odcinku, poległo całe pokolenie wojów wieleckich i obodryckich, tak więc nie było komu wojować przez kolejne 20 lat, aż Słowianki urodziły kolejne tysiące mężczyzn chętnych do pomszczenia swoich przodków w walce z Niemcami. Oczywiście trochę przerysowuję tę sytuację, bo nie było tak, że wszyscy mężczyźni polegli w tej straszliwej bitwie, jednak straty były naprawdę duże. I rzeczywiście przez kolejne ćwierć wieku mało jest walk na pograniczu wzdłuż Łaby. Tymczasem w 936 roku umiera Henryk Ptasznik i w Królestwie Niemieckim tradycyjnie wybucha wojna domowa. Mimo pełnej splendoru koronacji w Akwizgranie najstarszego syna Ptasznika, Ottona, błyskawicznie po śmierci ojca, opozycja nie uznaje jego władzy. Jego brat Henryk, wspierany przez matkę, próbuje udowodnić, że to jego ojciec chciał uczynić królem. A Bawaria występuje otwarcie przeciw nowemu królowi, który dopiero po 2 latach i po 2 krwawych kampaniach wojennych pokonuje księcia bawarskiego Eberharda i wypędza go. Swoistego uroku władzy Ottona dodają ciągłe najazdy węgierskie, które wlewają się ze wschodu na tereny Niemiec i pustoszą je niemiłosiernie. Chociażby w 938 roku Turyngia i Saksonia zostają złupione, a w 954 wielki najazd węgierski przetacza się przez całe Niemcy i sięga aż do Francji. Co też nie było szczytem węgierskich osiągnięć, bo kilka lat wcześniej złupili oni Hiszpanię aż po Kordobę. Tymczasem powróćmy na Połabie, gdzie margrabią Marchii Wschodniej zostaje Geron, niezwykle zapalczywy wróg Słowian. Wpada on w
939 roku na pomysł, aby zaprosić na ucztę 30 przywódców plemiennych, głównie z Łużyc i od Wieletów. Słowianie przybywają na zaproszenie niemieckiego gospodarza, zasiadają do stołu, po czym zostają wszyscy otruci. Wybucha krótka wojna, którą jednak udaje się Geronowi przetrwać. Wreszcie, wraz z najazdem węgierskim w 954 roku, buntują się przeciw niemieckiemu zwierzchnictwu w Krzanie, prawdopodobnie mając poparcie Polan pod wodzą Siemomysła, ojca Mieszka. Geron reaguje błyskawicznie i niezwykle krwawo. Dosłownie topi bunt w morzu krwi. Tak zaczęła się nowa wojna na Połabiu. Wieleci w sojuszu z obodryckim księciem Stoigniewem uderzają na Gerona od północy, lecz nie osiągają spektakularnych sukcesów. Tymczasem Otton ma znów poważne problemy wewnętrzne. Książęta są nielojalni, nawet w Saksonii buntują się przeciwko niemu Wiechman i Egbert, po czym uciekają przed gniewem króla i szukają schronienia u obodrytów, a na domiar złego Węgrzy potężną hordą przewalają się przez Królestwo Niemieckie. Na obodrytów rusza więc tylko niewielka armia pod wodzą Hermana Bilunga i oblega ona gród, w którym schronili się Wiechman i Egbert. Nie udaje im się jednak go zdobyć, bo Otton nie był w stanie przysłać Hermanowi posiłków, mając sam na głowie mnóstwo problemów, pozostawił wojsko przy sobie. Tak więc wiosną 955 roku obodryci jako kontruderzenie ruszają na Magdeburg i plądrują jego okolice, mnóstwo kobiet uprowadzając w niewolę, a mężczyzn zabijając. Lecz dla Ottona tysiące Słowian pod Magdeburgiem są teraz znacznie mniejszym zmartwieniem, ponieważ w samym sercu Niemiec, pod Augsburgiem, ma dziesiątki tysięcy Węgrów, którzy są bliscy zdobycia tego miasta, co byłoby katastrofą dla prestiżu władcy, który nie jest w stanie obronić swoich podwładnych w samym sercu Niemiec. Król zbiera więc wszystkie dostępne oddziały, saskie, frankońskie, czeskie, szwabskie i rusza na południe, gdzie w sierpniu dokonuje niezwykłego wyczynu. Doszczętnie pokonuje nad rzeką Lech węgierskie wojska w bitwie, która o mały włos a potoczyłaby się zupełnie inaczej. Ale szczegółowo o bitwie nad rzeką Lech opowiadam w innym filmiku, link do niego macie w opisie. Teraz Otton może skierować całą swoją uwagę na północ. Wieści o porażce Węgrów błyskawicznie trafiają do Stoigniewa. Wycofuje on swoich wojów za Łabę, czekając na dalszy ruch króla Niemców. Ten, niesiony chwałą zwycięstwa, całą armię kieruje teraz na Słowian. Przekracza we wrześniu Łabę i próbuje dopaść Stoigniewa jeszcze przed zimą, aby spacyfikować tego księcia raz na zawsze. Słowiański wódz, widząc potęgę niemieckiego rycerstwa, wycofuje się w trudno dostępne rejony Połabia na ziemię zaprzyjaźnionych Wieletów. Armia niemiecka jest wycieńczona marszem przez trudne, bagniste tereny, a jesienne deszcze tylko utrudniają całe przedsięwzięcie. Niemcom zaczyna brakować żywności, a morale słabnie. Otton rozważa nawet odwrót i powrót do walki na wiosnę. Tymczasem nad niewielką rzeką Raksą Stoigniew wciąga Niemców na bagniste rozlewiska, gdzie ich zdolność do manewrowania jest bardzo ograniczona. Otton wysyła posłów z propozycją spotkania obu armii na otwartym polu w celu przeprowadzenia, po rycersku, rozstrzygającej bitwy. Stoigniew wyśmiewa niemieckich posłów i kontynuuje okrążanie najeźdźców.
sytuacja wydaje się być dla Niemców tragiczna, gdyż nie są w stanie nawiązać równorzędnej walki ze świetnie radzącymi sobie w leśnych warunkach słowiańskimi wojownikami. Wyobraźcie sobie ciężkozbrojnych niemieckich rycerzy uzbrojonych w kolczugi, brnących przez grząskie bagna rozlewisk nad Raksą. Jednak z pomocą przychodzą Ottonowi Ranowie. To słowiańskie plemię z Rugi stoi po stronie najeźdźców, bo ma dawne zatargi z Wieletami, które chce teraz wyrównać. Geron bierze swoich wojowników i wraz z Ranami, którzy znają grząskie okolice Raksy, przebijają się na tyły wojsk Stoigniewa. Szala zwycięstwa przechyla się na stronę Niemców. Część słowiańskich wojów ginie, reszta ucieka na wieść o śmierci Stoigniewa, którego głowę jako trofeum Niemcy nosili po tej bitwie przez kilka kolejnych dni. Jako zemstę dokonali też egzekucji 700 słowiańskich jeńców. Mimo że Otton dał radę pokonać sprzymierzone siły słowiańskie, nie miał już czasu na dobywanie ich grodów i na ten czas obodryci i wieleci zostali niezależni, płacąc jedynie trybut dla cesarza i dziesięcinę dla biskupów niemieckich. Takie nominalne zwierzchnictwo kościoła niemieckiego bez większego znaczenia politycznego na razie. Niestety zwycięstwo Ottona najpierw nad Węgrami, później nad Słowianami okryło go chwałą wielkiego germańskiego wodza. Niestety zdołał ostatecznie poskromić wewnętrzną opozycję i niestety w 962 roku w Rzymie został koronowany na cesarza, co było realizacją jego politycznych ambicji. Reanimował w ten sposób cesarstwo Karolingów, które teraz przesunęło swój środek ciężkości na wschód i stało się cesarstwem niemieckim. Te sukcesy Ottona zmieniły bieg historii środkowej Europy na kolejne wieki, bo wystarczyłaby jedna madziarska strzała w sierpniu 955 roku lub jeden słowiański oszczep w październiku tegoż roku i budowa niemieckiego mocarstwa zostałaby przerwana natychmiast. Otton Wielki nie miał w 955 roku jeszcze nawet dziedzica. Otton II urodził się dopiero w grudniu tego roku, więc gdyby jego ojciec poległ w bitwie, na pewno nie byłby w stanie utrzymać dynastii Ludolfingów przy władzy. Rozgorzałaby wojna, w której być może Geron sięgnąłby po koronę. Tak czy inaczej, Niemcy byliby znowu w chaosie i znowu bardzo osłabieni. Taki obrót spraw byłby znacznie korzystniejszy dla połabskich Słowian niż to, co wydarzyło się później. A wystarczyłoby, aby Stoigniew zdołał powstrzymać Niemców nad Raksą w październiku 955 roku. I w związku właśnie z tą bitwą nie tylko polecam Wam wspaniałą książkę Artura Schreitera, ale również wyroby naszego zaprzyjaźnionego kowala, który kuje takie oto piękne toporki. Toporki, które były typowe w słowiańszczyźnie, znajdowane w grobach męskich. Topory te najprawdopodobniej miały znaczenie ochronne, miały chronić mężczyzn przed złymi duchami. I takie oto piękne toporki ze zniżką 25% możecie nabyć w naszym sklepie, także link do tej pięknej męskiej biżuterii znajdziecie w opisie. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj. Zapraszam na wszystkie inne odcinki z serii Wielkie Bitwy. Link do nich znajdziecie również w opisie do tego filmu. I dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki, które oczywiście już dla Was przygotowuję. Dziękuję, do zobaczenia. Sława!